Witam serdecznie na nowym czytaniu. Dzisiaj chciałabym zrobić takie czytanie, korzystając z karty Osho Zen Tarot i zobaczyć, z jakimi sytuacjami możecie mieć do czynienia w najbliższym czasie. Mamy tu podział na dwie grupy, pierwsza grupa i druga grupa. Wybierzcie sobie jedną z tych grup i przejdziemy zaraz do czytania. Pierwsza grupa i druga grupa. Pierwsza grupa ma karty schizofrenia i gotowość. Co te karty mówią? Otóż karta schizofrenia mówi, że możesz mieć wrażenie w tej chwili, że jesteś między młotem a kowadłem. Jakby utknąłeś w niezdecydowaniu, w takim dualizmie umysłu. Nie wiesz, czy puścić ręce, czy oderwać nogi i spaść na dół. Co wybrać? Czy zgodzić się na coś, czy też nie? Niezależnie od decyzji, zawsze możesz zastanawiać się nad tym, co byłoby lepsze w tej sytuacji, co wybrać, tak? A jedyne, co można zrobić, to zrobić jedno i drugie. Więc lepiej jest podążyć za głosem serca, o ile oczywiście uda Wam się go znaleźć, odkryć, ten głos, który do Was przemawia. A jeżeli nie ma takiej możliwości, nie wiecie, co zrobić w danej sytuacji, to karta mówi, że lepiej po prostu jest skoczyć na tą głęboką wodę. Wtedy serce zacznie ci mocniej bić i bezbłędnie wtedy odnajdziesz w sobie odpowiedź. Będziesz wiedział, co w danej sytuacji zrobić. W tej chwili możesz mieć taką burzę mózgów i nie możesz wybrać jednej jakiejś drogi, tego jednego celu. Jesteś rozdwojony w tym momencie i twoje myśli biegają od za wieloma jakby głosami. I w takim stanie to szczęście nie może do ciebie dotrzeć, nie jest możliwe. Potrzebne jest porzucenie tego dualizmu, tego rozdwojenia umysłu i stanie się takim niepodzielonym, zintegrowanym z samym sobą. Druga karta, gotowość, mówi o tym, że jesteś gotowy na to, żeby dzielić się tym wszystkim, co masz w sobie najlepszego. Wystarczy się jedynie odprężyć i być takim, jakim jesteś i chcieć, żeby coś zadziało się w twoim życiu, coś, o czym myślisz. To dzielenie się sobą, wyrażanie własnej kreatywności może dokonać się na wielu poziomach, zarówno w pracy, w związkach z innymi, albo w codziennym życiu. I nie potrzebujesz do tego żadnego przygotowania, nie potrzebujesz też żadnego wysiłku. Karty mówią, że nadszedł odpowiedni moment na to, żeby podjąć tą decyzję, podjąć ten wysiłek i przestać jakby wisieć
między dwoma jakimiś sytuacjami, pomiędzy wyborem między dwoma rzeczami, bo jesteś gotowy na to, żeby podjąć właściwe kroki, żeby zadziałać w swoim własnym, dla swojego własnego dobra i poczuć, że dojrzałeś już do pewnej decyzji, dojrzałeś już do pewnych wyborów i lepszego momentu na rozpoczęcie czegoś w swoim życiu już na ten moment nie będzie. To jest w tej chwili najlepszy moment na to, żeby podjąć właściwe decyzje, nie zastanawiać się już nad tym, co byłoby lepsze, tylko skoczyć i dokonać tego wyboru, zdecydować się, bo jesteś na to gotowy. To tyle, jeśli chodzi o grupę numer 1. Grupa numer 2 ma karty porównanie i dzielenie. Karta porównanie mówi o tym, że masz wszystko to, co jest ci potrzebne. Nie musisz porównywać się do innych ludzi, bo zawsze znajdzie się ktoś piękniejszy, bardziej utalentowany, silniejszy czy bardziej szczęśliwy od was. I żeby dowiedzieć się, kim tak naprawdę się jest, to nie trzeba porównywać się do innych, tylko sprawdzić, czy wykorzystujesz swój potencjał najlepiej, jak potrafisz. I tu karta wskazuje na to, że zawsze będzie być może w nas takie poczucie, że nie jesteśmy wystarczający, że może nie posiadamy wszystkich cech albo cech takich, które mają inni ludzie. Ale i zawsze znajdzie się też w naszym otoczeniu ktoś, kto będzie mniej rozwinięty w jakichś aspektach życia od nas, ale karta wskazuje, żebyś dostrzegł te dobre cechy w sobie i wykorzystał je jak najlepiej dla siebie i również dla innych. I karta dzielenie się mówi o tym, że będziesz w stanie podzielić się tym, co w tobie najlepsze, bez żadnych ograniczeń, że masz w tej chwili okazję do tego, żeby podzielić się miłością, radością i śmiechem, po to, żeby poczuć się spełnionym, po to, żeby poczuć się pełniejszym. I nie trzeba do tego żadnych konkretnych starań. Sam przekonasz się, że możesz cieszyć się zmysłowością, bez jakiejś zaborczości czy przywiązania. Możesz tworzyć nowe projekty z równą kreatywnością, tak? Wszystko wokół ciebie będzie do siebie pasowało i karty mówią, żeby cieszyć się tym, co się ma, dzielić się z innymi tym wszystkim, co w tobie jest najlepsze,
umocnić się w tym i pozwolić, żeby obfitość przepełniła twoje wnętrze i otoczenie, w jakim jesteś. I to tyle, jeśli chodzi o przekaz dla grupy numer 2. Dziękuję wam serdecznie.